Każdy człowiek na początku jest mały, potem rośnie. Kiedy przestaje rosnąć, zaczyna się piąć. Po szczeblach, po trupach, po co? Kiedy obudziłem się dzisiaj rano, stwierdziłem, że życie nie ma najmniejszego sensu. O! O, Staszek nie żyje, szkoda. To był dobry chłopak. Miał złote serce i dwa srebrne zęby. To smutna chwila. Straciliśmy przyjaciela, brata, kolegę, sąsiada, fachowca i obywatela. Jeden strzał, a sześciu nie żyje? Dlaczego? O, to jest pytanie. Być albo nie być. Nie być, nie być! Grzmi, idzie burza. Lepiej, żeby nie padało. Niech już pada. Przeszło bokiem. Z deszczem jest jak z życiem. Kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy, a czasem przechodzi bokiem. Nie filozuj. Prawda jest bardziej prozaiczna. Staszek nam stygnie. Tak, straszna jest ostateczność śmierci. Staszek jeszcze wczoraj był wysoki, a dziś jest tylko długi. Czy można w to uwierzyć? Można? Można, spójrz, mgła zasnuła jego oczy, chłód ogarnął jego ciało, serce bić przestało. Strona 130, podręcznik medycyny, zgon. A więc jednak, niech łzy poleją się nad losem Staszka. Łzy tu nic nie pomogą. Tyle możliwości miał przed sobą. Dlaczego wybrał postać nieboszczyka? Wydaje mi się, że upraszczasz. Przecież on nie jest postać. Tylko poleżeć. Tak, tak. Tyle się zmieniło. Jak dalej żyć? Nie żyć! Nie żyć! No cóż, w takiej chwili wszystko staje się nieważne. Taki bilet miesięczny. Stał się nieważny, bo odkleił się znaczek. Lecz żyć trzeba dalej. Kiedyś wszyscy znajdziemy się tam, gdzie jest Staszek. Kochanowski z Urszulką. Ojciec Hamleta. I dobry Indianin. Kiedyś wszyscy znajdziemy się tam, w niebie, i powiemy: o kurde, ale wysoko zaszliśmy.